Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w City Skylines 2. No, już dawno się nie widzieliśmy. No, ale, kurde, no, trzeba w końcu zacząć budować to nasze mocarne miasto, jakim są bździochy. No właśnie, jakimi są bździochy. I teraz tak, dawno tutaj, kurde, nas właśnie nie było i to jest tak... Co tutaj robiliśmy w ogóle? No tak, tutaj z tego co pamiętam, żeśmy zbudowali jakieś, kurde, produkcję skał. Produkuje skały? Dziwne. Czy w ogóle my w ogóle zarabiamy coś na tym? Jakieś takie... Mamy w ogóle gdzieś tu, o, gospodarka. A my właśnie, my to tracimy. 3000, matko, kochano! Czekajcie, zaraz, dotacje rządowe, pożyczki, opodatkowe, usługi, produkcja, a nie mamy produkcji, a czemu to? A czemu tego nie mamy? Kamień milowy, aha, to dopiero na czwartym tym, ale to dobra, no to co, nie zarabiamy tam przemysł. Ruda. Podatki. Nie no, ja nie chcę opodatkowywać, tylko kwestia, czym nie przynosi nam to żadnych zysków, kurde, tam nic. Podatki za usługi. Usługi. Pod zawody. Kurde, to jest masakra, żeby tu się cokolwiek... Tylko, że no dziwne, to dlaczego on tutaj... Może to nie tu, czy... No nie wiem, dziwne troszkę, no bo te skały... Czekajcie, jak to wygląda. Gdzie to, czekajcie, tu było to chyba tu i tu, no właśnie, to teraz tak, no właśnie, nie, no to niby to, niby jest okej, okay. Bo jakbym kury chciał, to tu, tylko że ponoć kury tak, to, dzięki w ogóle za komentarze pod filmikiem, no także, no jest sporo mi piszecie ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że ich nie zapomnę. No ja tam będę tak czy siak chcę przypominał od czasu do czasu. Dobra, ale róbmy coś, bo nie stójmy, puśćmy to wszystko. Puśćmy wodze fantazji. Ale wiecie co, dobra, wiecie co, nie tak. Ja bym na przykład po pierwsze poprawił, bo tak, co tutaj nam brakuje już? Tu nam zapotrzebowanie nam znowu rośnie na handlowe, na komercyjne, dobra. To zrobimy tak. Tutaj weźmiemy sobie tak, tutaj to pyk, teraz też tutaj może tak, a tutaj to takie będą, wiecie, czekajcie, zaraz, to już tam zniknęło, teraz trzeba by ludność i tą zwykłą, tak? To jest zapotrzebowanie o małym zagęszczeniu, o małej gęstości zaludnienia, o średniej. Nie, no to potrzebujemy o małym. To małym to może tutaj właśnie. Słuchajcie, jakby tak kurczę nabrzeża porobić, tylko że to jest blisko autostrady, no kurde, to też tak... Wiecie co, no właśnie, też tak kurde, a może tutaj jakoś wyjedziemy? Może to nie za Smródką, bo tu Smródka jest, to nie. To nie. Dobra, to weźmiemy tak, tutaj. Tutaj. Właśnie, kurde, tutaj to byłoby... Nie, tu już się coś buduje. Kurde, to jest aż tak zawiązane. Co tu się dzieje? Dobra, teraz przemysł jeszcze. No właśnie ten przemysł cholerny. Trzeba to gdzieś, kurde, go przenieść albo w ogóle wywieźć stąd. Nie no, tutaj budowaliśmy już. To musimy tutaj zacząć kolejne stawiać. Tylko wiecie co? Nie wiem, tutaj drogę jakąś ogarną stąd. Tak, teraz tutaj jest skrzyżowanie. To tak blisko... Może tutaj jakoś... Czekajcie. O, pójdziemy sobie
A równo z tym, czekajcie, jak to wyglądałoby. No tak, nie, to nietrafione, tak, trzeba by. Tak po skosie, a co to tam? Dlaczego nie, dlaczego nie? Dobra, i teraz tak. Chyba, że możemy, a nie, no, dobra. I teraz tutaj by trzeba było już. Okej. Dobra, mamy to. Mamy z głowy na razie to zapotrzebowanie. Co tam jeszcze? Właśnie, to najważniejsze to są tutaj te funkcje. Teraz tak, drogi. Tutaj bym poprawił to. Tą drogę bym poprawił, nie tak bym to zrobił, bo tutaj jest krzywe. Ja bym tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Stąd. O, poprowadził tak. I to rondo bym zjechał. Znaczy, no, no właśnie. Tutaj muszę mniej więcej równo. Kurde, no coś tu mi nie pasuje, cały czas coś mi tu nie pasuje. Znaczy, jak to wygląda, beznadziejnie. Aha, bo tutaj jest. No właśnie, tu jest nie tak. Kurde, nie, 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 tu jest. No właśnie, tu jest w ogóle inna ulica. Tu jest przecież taka autostrada, dwupasmówka bardziej, nie? Była brana. Była chyba tutaj. Tak. O. No i dobra, niech se tak na razie to będzie. Niech se tak to na razie będzie. Tu sobie weźmiemy jeszcze. Pojedziemy tak. Właśnie, kurde. Jak to zrobić? Ale może tutaj weźmiemy. O, tak. No takie porobimy, kurde, ciekawe rzeczy. O, przemysł kolejny. Znowu nam się tutaj. Czy biura, no te komercyjne takie. Czekajcie, to jeszcze tak, to tu zrobimy. Tu zrobimy. Też tutaj by trzeba było pobudować ludziom też. Tylko żebym to chciał właśnie. No właśnie, takie kurcze bardziej. O. Tak zrobić. Dobra. No i mieszkania znowu. Dobra, mieszkania. Czekajcie, tutaj fabryki są. Kurde, no tutaj. Wiecie co, no tutaj zrobimy mieszkania. Jeszcze. Okej. Nawet w sumie to jeszcze byśmy pojechali sobie drogą. Tylko że tu jest właśnie, tu jest ta dwupasmówka. Jak to ona jest? Nie, to nie jest. To tu jest. Dobra. To możemy tutaj. Jak to to wygląda? Dobra, to by tak wyglądało. Cały czas tracimy pieniążki. Ale nie, już ładnie, nie, dobrze, bo tam było 3000 na początku, jak żeśmy zaczynali odcinek. Dobra.
Ten przemysł, tak? Ten ciężki, by też tutaj trzeba byłoby znowu coś z nim zrobić. A proszę mi tam nie stawiać. Jeszcze buduję. Tak bez ładu i składu, ale... Znaczy bez ładu i składu, nie no, coś tam... To, no to tak będzie, to tak będzie. Ten przemysł będzie ciężki tam. Z bardziej osadowiony. No tutaj też wiadomo, ale to już tak więcej się nie chce za bardzo to zapuszczać. Tutaj nie wiem, co tu może. Może tutaj kurde. Właśnie, czekajcie. Jeszcze znowu nam tutaj te mieszkania wypadałoby jakieś dorobić. To właśnie zrobimy. Tutaj na czerwono to całe jest. Zobaczcie, jak zakorkowane tu jest chyba. Jakiś parking by trzeba porobić. Parkingi, nie parkingi. Ale dobra, najpierw zajmijmy się jeszcze ludźmi. Tu cała będzie taka. No i tutaj jeszcze przemysł. Przemysł ciężki, no. No tak słabo troszeczkę to wygląda. A tu? Co? Co tu się stanęło? Co tu się od Janie Pawliło? Jakieś takie dziwne te drogi. Na wysep, no wiecie, no to jest wszystko tak. No tak wyszło, no tak wyszło. No. Dobra, ale my. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Tak, drogi są. No drogi są. Są drogi, są. Odnalezione drogi są, dobra. To jest tak. Tu mamy ruch uliczny. Właśnie tu nam się troszeczkę tak zaczyna tu korkować, ale nie widzę. W sumie, dobra, ruch. Elektryczność, jeszcze mamy prądu sporo, wody też mamy sporo. Teraz tak, tutaj jest służba zdrowia, dostępność krematoriów nie mamy, ale na cmentarzu to wiecie co, no to gdzieś, gdzie to, co to, ile tam na tym cmentarzu jest dopiero? Ile tam na tym cmentarzu, czekajcie. Poza te krematoria, może no nie każdy chciałby, wiecie, być pochowany w tym, nie? W grobie. Mauzoleum, świątynia. Czekajcie. Ile mamy? No, pracownik. Dopiero 31 osób. Albo już, nie? To też sporo. Dobra, ale tak. Lecimy dalej, lecimy dalej. Krematoriów, dobra. No, tak, tak, tak. To jest tu, stan przetwarzania śmieci. Dostępność wysypisk. To jest właśnie. Nie wiem, czy to czasami te wysypiska trzeba będzie zrobić. Tylko teraz jak? Kurde, no. Mi się wydaje, żeby gdzieś tutaj takie wysypisko walnąć. Mocne, wielkie, jedno tutaj takie. Albo nie, no nie, to tu. To tu, 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 tu. I teraz jakąś drogę też zrobimy. Stąd. Ona jest jakaś taka, nie, taka normalna jest. Czekajcie, tak. Polecimy sobie nawet. Tutaj. Dobra. Jest tak, tutaj jest jakiś kurczę droga, tak, ale ja nie chciałbym może. Boże, kurde, ta droga jest taka nieciekawa tu. No
dobra, ale weźmiemy ją sobie tak czy siak, tutaj pociągniemy. I tu będzie wysypisko, słuchajcie, nasze. Tutaj. Tylko może bardziej tu. No właśnie. Jak to wysypisko wygląda w ogóle? To jest wysypisko śmieci. Wysypisko śmieci. O kurde. Bo to zanieczyszcza, tak? To dobra, to musimy tak trochę... Ale blisko drzew w sumie. Wysypisko śmieci blisko drzew. To tak... No nieładnie, nie? Ale nie chciałbym tak z dala od ludzi, chciałbym to bardziej. No tu są drzewa. No też tak, kurde, zaraz będą... Nie no, musimy to tu. Tylko, że też od drugiej strony, kurde, ale dobra, przy lesie. No nie wiem, dobra, no, tu uwalniemy. Uwalniemy tu. What? Kamień minowy czwarty, odblokowany, olbrzymia wioska. Gratulacje, miasto się rozwija, nagrody 1 004 000 do kupienia panel. Elegancko, elegancko. Panel, zobaczmy tutaj. Limit pożyczek do 250 tysięcy. Narzędzie do tworzenia dzielnicy. Panel produkcji. Uchwały. Motherfuck. Klęski żywioło. Co to? Uchwały. Uchwały zmieniają zasady funkcjonowania różnych aspektów miasta lub podkreślają je. Możesz je odnaleźć w panelu informacyjnym w mieście, o mieście, dzielnicach lub paneli poszczególnych budynków. Klęski żywiołowe. Klęski żywiołowe to specjalne wydarzenia, które mogą nastąpić w mieście i spowodować różnego rodzaju straty. Mogą one wynikać z różnych czynników środowiskowych. Systemy transmisji ostrzegawcze służą do informowania obywateli, którzy z kolei na czas trwania klęski żywiołowej mogą korzystać ze schronów ratunkowych. Kurde, przegląd transportu. Wszystkie linie transportu publicznego i trasy towarowe w jednym miejscu dla łatwiejszego zarządzania. Tanie mieszkania. Duże bloki mieszkalne z małymi, tanimi mieszkaniami. Niski czynsz skutkuje niewielkim przychodem z podatków. Biura o małym zagęszczeniu. Małe biurowce, proszę. Uprawa zboża mamy. Leśnictwo, kurcze, transport. No wiesz, kurde, o kurde, no do holy shit, dobra, to już wiecie co, my żeśmy z tamtej nie wybudowaliśmy jeszcze, czekajcie, bo tutaj, no właśnie, a plac? Tu nie mam placa, bo takie tu, jakie to jest śmietnisko tu? 100 ton. O co tu? To jest takie malutkie? A nie, to nie powinno być większe? Czekajcie, może drogę trzeba jeszcze dowalić tam dalej. Czekajcie, no i co teraz? Jednostka wtórnego przetwarzania odpadów. Skuteczność na razie jakaś. Punkt zbioru niebezpiecznych odpadów. Zajezdnia dla śmieciarek, a my nie mamy tu śmieciarek? Przepraszam bardzo. Pracownicy, 8. O kurde, to jeszcze trzeba zajezdnię dla śmieciarek zrobić? Nie no, chyba... Czekajcie, nie. Zaraz. A, są pojazdy w użyciu. No, tu mam, śmieciarka zbiera. A dwie w 20. A nie, no dobra, zbiera. No i dobra, zbierają to zbierają. Niech zbierają. A niech ich. Zobaczcie jakie za... O kurde, zara, chwila, mo... O, to wiecie co, to biura tutaj zrobimy, tak? Kurde, czekajcie, wróć! Wróć! Józefina, nawrót! Nawrót! Kurde, patrzcie jak to się... Ale fajnie to wygląda! Kurde! O, patrzcie, mają nawet takie sobie tutaj porobione... altanki, no... Podobuje mnie się to, słuchajcie. No tutaj blisko fabryk, no ale tam wiecie, to to się wytnie kiedyś. Dobra, bo tu brakuje. O kurde, zapotrzebowanie na mieszkania o wysokim zagęszczeniu. Ja cię panie. To słuchajcie, tutaj musimy. To tutaj będziemy budować o wysokim zagęszczeniu. No tylko, że to właśnie najmniej kurde, czy to jest tanie mieszkania o średniej. Nie wiem, żadnych podatków, no właśnie. Może tutaj zaczniemy budować takie kurcze, tylko że no właśnie, teraz tak. Tu. Pyk, bloki. Bach, bloki. Zobaczcie, niech tam już... No i tutaj, znaczy ten biura jakieś by się przydały, bo tutaj jest już
komercyjne. A nie, to jeszcze takie, kurczę, myślałem, że już coś lepciejszego. Ale nie, ale nie. Czekajcie, czekajcie, żeby się tutaj troszeczkę nie... To byłoby dobrze tutaj, moim zdaniem. Tylko tak, tutaj by trzeba może pójść w tą stronę. Tutaj mi nie pasuje to. Tutaj powinna być droga. Tu powinna być droga. Kurde, no, bo to patrzcie, bo to o co tu chodzi? No bo tak. Co tu jest w ogóle? Jakieś nic specjalnego chyba. No bo co? No bo tutaj coś trzeba będzie zrobić. Może tutaj drogę, a może tak. Drogę weźmiemy. To jest krzywo, przepraszam bardzo. To jest krzywo. Bo tutaj to nie, to muszą być jakieś biura albo coś, nie? Tu nie może być już nic takiego jak mieszkania, nie? 90 stopni. Tak bliżej sobie wezmę tam. Tak. Właśnie. Dziwne. To też bym tak poszedł. Dobra, i tutaj zrobimy, słuchajcie, za szybko czas leci. Za szybko czas leci. Słuchajcie, tutaj tak. Tu zrobimy tak. Tu to całe to zrobimy tak. Tu nawet możemy jakieś takie, o, tak blisko, nie? Dobra, to nam ten, bloki, nie, tutaj teraz nam mamy o średnim zagęszczeniu. To średnie zagęszczenie to możemy tutaj zrobić, chociaż kurde, te fabryki nie jest tutaj, trzeba będzie te fabryki przenieść tam, słuchajcie, tak mi się coś wydaje. Ale tutaj ten kopciuch jest. Dobra, może jakoś tak otoczymy to. Zobaczcie, zobaczymy jeszcze coś innego. Tutaj jeszcze coś może. Co tutaj mamy? Tu mamy tak. Stan przetwarzania śmieci jest dosyć mały, ale czemu? Ilość generowanych, przetwarzanych odpadów w mieście, jeśli... Aha, no przetwarzania. Ale dostępność... No bo nie przetwarzamy w ogóle tych śmieci. A tam można byłoby coś, nie? Coś takiego wybudować. Co jest nie dla śmieciarek? Punkt zbiorni bezpiecznych odpadów, a nie. Jednostka wtórnego przetwarzania odpadów. O, no właśnie. Przetwarzanie śmieci i wtórny użytek odpadów obniża zanieczyszczenia gleby powodowane przez wysypisko. To kosztuje 56 tysięcy plus 30 tysięcy na miesiąc. Utrzymanie. A na razie to tak, kuźwa, wiecie. Kurde. Czekajcie, ja tu zatrzymam sobie czas na razie, wybaczcie mi, kochani, ale... Ja chciałem sobie poczytać na razie, bo ja, wiecie co, bo... Żeby nie było tak, że ja tutaj mam po prostu, czekajcie jeszcze raz, od początku tutaj, drogi są ok. To tutaj pójdziemy w takie bardziej jeszcze mieszkania, ale takie może o średnim też, albo ten, bo tutaj będzie o tym wysokim jakby, no że tam bloki, tu bloki zrobimy, takie będziemy w tamtą stronę szli, tu ten przemysł będzie ciężki, no i tutaj jakiś z drzewem, nie, no tutaj jakieś pola czy coś. To też, kurde, no sporo tego mamy do zrobienia, ale, no czekajcie, no bo to trzeba się naprawdę mocno tutaj zastanowić. Ja bym to wywalił, bo tu bym mieszkania porobił. Kurde, no, tak by się trzeba zrobić. I tam przenieść tą elektrykę, w ogóle wywalić elektrykę gdzieś daleko, poza układ planetarny, tak żeby po prostu mi tutaj nie szkodził. No trzeba to po prostu wywalić, to zrobić na mieszkania, przerobić. I tutaj wzdłuż rzeki będą mieszkania jakieś takie. No. Tak zrobimy.
Bo na razie tutaj no nie jest tak, jakoś źle nie jest, naprawdę. Nawet z tymi drogami, bo tutaj jest ten przemysł i dlatego tu będzie nam się ciężko no, prowadzić w ogóle. To musimy, tak, tu przeniesiemy całkowicie, tu przeniesiemy przemysł. Dobrze, dobrze. Teraz tak, prąd. Z prądem, no tak, jeszcze spoko. No ale to jest dzięki właśnie temu. A ciekawe, czy można takie coś przenieść, taką małą elektrownię węglową. Dobra, teraz tak. Tu mamy służbę zdrowia, dostępność krematoriów na razie nie mamy. Ale i tak ludzie są zadowoleni tam. Krematorium. Można. A możemy krematorium zbudować? To chyba tak. Cmentarz, nie, cmentarz, a tu? Klinika, szpital, centrum, dobra, a tu? Krematorium, nie, na razie krematorium nie możemy, więc bujać się! Nie żartuję, kurde. To nie ja powiedziałem, słuchajcie, to drugie ja było. A co to jest? Co tu się stanęło się? A, to ten, na cmentarz jedzie, tak? Dobra. Teraz tak, ochrona, no właśnie, przeciwpożarowa. Stopień średni zagrożenia pożaru. O, ale występuje! Może wystąpić. Ocie, panie Florek. Kurde. Tu nie, na razie nie możemy. Czy możemy coś tutaj. Przepraszam bardzo. Nie chciałem tego. Czy ja mogę? Czy ja mogę? Straż remiza. Co tutaj jest? Dobudówka garażu. Dla wozów strażackich. Mamy cztery, ale nie są jeszcze w użyciu żadne. Dobra.
Dobra. No tak, słuchajcie. Uj, co tu się stanęło się? Dobra. No słuchajcie, dobrze. No nie, no be nie będzie tak źle. Nie będzie tak źle. Tu będzie takie, wiecie, mniejsze domki, takie tutaj na ten. Tutaj też będą bardzo mniejsze domki. No, ten ha. W sumie to. Tutaj to już chyba by zrobimy taki. Tutaj jeszcze ten plac jest, ale tu może, kurczę, może właśnie będzie zajezdnia autobusowa. To też duży plac pewnie potrzebny będzie. I tutaj będą wysokie zagęszczenie budynków, także tutaj tam będzie centrum takie bardziej, nie? No i tu fabryki. Tu fabryki, ale to trzeba w pień wyciąć. I tu zboże, kurde, nie, no nie będzie źle. Słuchajcie, tutaj będą, kurczę, pola. Pola łąki i fasola, a tu będzie, kurczę, tartak. A tu fabryki. Znaczy takie wielkie, nie? No dobra. Ale dobra, słuchajcie. W tym odcinku to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I w ogóle koncepcja w ogóle tego miasta naszego. Bziochy. No myślę, że będzie całkiem przyjemnie się tu mieszkać i wprowadzać. Także do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!